Znajdujemy się w epicentrum zdarzeń, które dotyczą projektu Wesoła Hub. To teren AWF-u, który jest jednym z ważniejszych i dominujących, można by powiedzieć, elementów całego założenia Wesoła. Wesoła Hub to projekt, który rodził się w pewnym procesie. Ilustracją tego procesu jest mapping, który zrobiłem na Teatrze Słowackiego na 125-lecie tegoż teatru. I to jest pewnego rodzaju zamysł, który ma zilustrować podejście moje do w ogóle problemu Wesołej. A mapping dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że istotą Wesołej jest jej historia. Chciałoby się kontynuować te inspiracje historyczne przez narzucenie nowej tożsamości, ale właśnie z użyciem środków, które by znowu posuwały tą dzielnicę historii do przodu. No i stąd hub. To jest oczywiście nazwa póki co robocza, Wesoła Hub, ale ona dlatego została narzucona, że w pewnym sposób symboliczny opowiada o istocie tego przedsięwzięcia. Mianowicie dla mnie najważniejszym jest połączenie historii tego miejsca, genius loci, które z nim się wiąże, z projektem, który tak naprawdę komunikuje już z XXII nawet wiekiem, bo ten hub ma być przestrzenią, w której ma powstać laboratorium nowych technologii. Szukano nowej tożsamości tego miejsca, no i tutaj pojawiła się w kontekście wieloletnich dyskusji, pojawił się pomysł stworzenia czegoś, co by mogło emanować na całą Wesołą swoim pomysłem. A ten pomysł w skrócie polega na tym, że łączymy low-tech z high-tech na różnych poziomach. To jest po pierwsze odniesienie się do tradycji ogrodu botanicznego Kopernika, założeń ogrodowych, do historii Czapskich, którzy tam też mieli swoje ogrody oraz winnice. Więc to było pewne odniesienie się do tradycji, a z drugiej strony właśnie zaczepienia tam technologii, które nas lokują w XXI wieku, czy XXII wręcz, bo to jest imersja, to jest VR, to są sztuczne technologie. To jest jednak koncepcja. Koncepcja opowiada o dwóch przestrzeniach. Z jednej strony o budynku, który już istnieje, który ma być zaadaptowany na laboratorium imersji właśnie, a imersja to jest przestrzeń, która teraz na świecie robi furorę, bo jest takim swego rodzaju przestrzenią spektaklu, ale który jest niezwykle interesujący formalnie z jednej strony, ale z drugiej strony też jest doskonałym narzędziem edukacji i przedstawiania historii w pigułce w formie multimedialnego spektaklu. Więc to jest budynek, który już stoi, który ma być do tych funkcji zaadaptowany. Natomiast wizja całej reszty skupia się na obiektach, które już straciły swoją pierwotną funkcję, czyli boisku, zasilić obiekt, który miałby być takim sercem Wesołej, czyli akwen, który mógłby być takim elementem zasadniczym założenia parkowego. W tym parku ma się pomieścić też i tężnia. Ta tężnia to też jest w tym duchu łączenia nowoczesności z tradycją. Ona się mieści doskonale, bo to jest typowe połączenie low-tech z high-tech, mianowicie sama skorupa to jest oczywiście klasyczna tężnia z jej funkcją inhalacji. Ale z drugiej strony w środku ma być pomieszczona przestrzeń imersji, która miałaby opowiadać o całej Wesołej i jej przeciekawej historii, ale też i dialogować w ogóle z kulturą Krakowa szeroko pojętą, bo rozumiem z tego, że taka multimedialna przestrzeń imersyjna, czyli jedyne tego typu miejsce w tej części Europy mogłoby opowiadać o całym Krakowie i jego wspaniałej historii. Wesoła Hub wydaje się być naprawdę pewnym objawieniem, pewną ulgą dla duszy, dla ochłody, bo jest związana z wodą i w ogóle projektem obywatelskim w każdym słowa sensie. Żałujcie, że nie widzieliście swoich oczu, kiedy rysowaliście. Ja sobie spacerowałem pomiędzy wami i obserwowałem to skupienie, to kiedy cała przestrzeń zatrzaskuje się między oczami a kartką papieru czy powierzchnią obrazu. Jestem trochę wzruszony, ponieważ widzę tutaj przyszłość naszego miasta. Widzę miasto, w którym mieszkańcy tworzą. Nie są biernymi zjadaczami kultury, ale każdy ma coś od siebie do powiedzenia. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Gorąco wierzę, że tutaj w tym miejscu zacznie bić nowe serce naszego miasta, w którym my wszyscy razem będziemy uczestniczyć. Każdy będzie miał coś swojego do powiedzenia, do zaproponowania. Alkus serdeczne. Dzięki, to wielkie, wielkie wydarzenia, początek nowej ery Krakowa, w którym nie chodzimy tylko po muzeach, ale to my tworzymy sztukę. Czasy zarazy
pokazały, jak niesłychanie ważne w mieście są przestrzenie publiczne, dobrze zaprojektowane, higieniczne, obszerne, a poza tym, jak kluczową naprawdę odgrywają one rolę w demokracji. Przecież demokracja rozgrywała się zawsze i rozgrywa się zawsze w przestrzeniach publicznych. Przykładamy wagę do obiektów, które same w sobie są przestrzeniami demokracji, w których może się dziać właściwie wszystko. I wydaje mi się, że projektowanie zmierza w stronę elastyczności, nie funkcjonalizmu, gdzie mamy tylko teatr, albo tylko sklep, albo tylko biuro, ale obiektów, które mogą mieć pewne moduły serwisowe, że tak powiem. Takie najbardziej pragmatyczne, typu schody, toalety, jakiś rozrząd, a reszta przestrzeni daje się elastycznie zaaranżować. I to jest dzisiaj bardzo ważne. Warto powiedzieć parę słów więcej o imersji, która tam ma być rzeczywiście takim głównym technologią, którą chcemy przysposobić na rzecz właśnie takiego działania edukacyjnego, ale zarazem będącego bardzo atrakcyjnym spektaklem. Imersja to jest po prostu zanurzenie się w świecie cyfrowym, przy czym zanurzenie się fizyczne to jest coś innego niż VR, czyli rzeczywistość, w której wchodzimy przez okulary, tylko to ma być przestrzeń, która jest udostępniona zwiedzającym w formie projekcji wielkoformatowych, które tworzą pewną zamkniętą spektaklową całość. Do tego jest oczywiście pełny zestaw efektów specjalnych z dźwiękiem, elementami wpływającymi na emocje na różnych sposobach. W związku z tym to samo w sobie jest bardzo interesujące, a z drugiej strony jest technologicznie wyzwaniem. W związku z tym tu mam wrażenie, że też budujemy takie miejsce spotkania się różnych kompetencji. Z mojej perspektywy architekta, ale i obywatela świadomego cywilizacji, bo pozwolę sobie zwrócić tutaj uwagę na źródło słów, oczywisty w czasach, gdy więcej z nas znało łacinę, civis, civitas, cywilizacja, obywatel, miasto, cywilizacja. Wydaje mi się, że najważniejsza jest przestrzeń wolności i przestrzeń niwelowania konfliktów. I wydaje mi się właśnie, że takie projekty jak Wesoła Hub mogą temu absolutnie sprzyjać, dlatego że możemy tam znaleźć wolność, rekreację, ulgę dla ciała i duszy i wydaje mi się, że to jest najważniejsze.